Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Jak podobał wam się wczorajszy odcinek z wytłumaczeniem fenomenu, jakim było stwierdzenie "nie ma wojny" w Ba Sing Se? Mam nadzieję, że bardzo, bo dzisiaj wytłumaczymy sobie, jak imiona postaci mogły nam powiedzieć, z jakiego narodu takowa pochodziła. Odkryjemy pewne wzory i schematy nadawania ich. Dlatego zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. W dzisiejszym materiale będę się bardzo mocno posługiwał pewnym opracowaniem pod tytułem Patterns in Given Names in the World of Avatar, umieszczonym na Tumblr Katie Does Things, gdzie autor doskonale przeanalizował wzory i schematy nadawania imion w każdym z czterech narodów. Link do opracowania wrzucę w opis filmiku, więc osoby znające dobrze angielski mogą zagłębić się w ciekawą lekturę. No więc zaczynając od samego początku. Nazwanie oryginalnej postaci w dowolnej serii fantasy jest naprawdę trudną sprawą. Używasz prawdziwych nazwisk, czy wymyślasz jedno pojedyncze imię? Tak czy inaczej, musisz brzmieć tak, jakby pasowało do ustalonego świata, ale nie chcesz też, aby brzmiało zbyt podobnie do imion istniejących w innych dziełach postaci lub w rzeczywistości. Oczywiście nie ma nic złego w korzystaniu z jakichkolwiek istniejących już w realnym świecie list imion dzieci jako inspiracji, a nawet wzięcie prawdziwego imienia z jednej z kultur, na której opiera się serial, i wykorzystaniu go. Ale ponieważ fikcyjne kultury serialu nie są kompletnymi kopiami prawdziwych kultur, samo wybranie nazwy z listy imion Eskimosów lub Japończyków nie zawsze da ci takie, które faktycznie pasuje do samego świata Awatara. Aby zorientować się, jakie imiona będą brzmiały tak, jakby pasowały do świata Awatara, musimy oczywiście przyjrzeć się imionom kanonicznych postaci. Dla osiągnięcia zamierzonego celu musimy wykluczyć postacie, które pojawiają się tylko w materiałach tzw. spin-off, takich jak komiksy lub powieści Kyoshi, i spojrzeć tylko na imiona postaci z dwóch serii, Avatar The Last Airbender i The Legend of Korra. Celem tej analizy jest poszukiwanie fonetycznych i innych wzorców w nazwach każdej grupy kulturowej w świecie Avatara. Przyjrzyjmy się imionom pisanym za pomocą alfabetu łacińskiego, ponieważ tak pisze się większość fanfiction, i jak imion postaci, jakie są poddawane w oficjalnych materiałach, ale pamiętaj, że w świecie serialu wszystkie narody używają chiński system pisma Han, więc imiona lub sylaby pisane inaczej w alfabecie łacińskim mogą być reprezentowane przez ten sam znak w fikcyjnym wszechświecie lub odwrotnie. Dalej w opracowaniu autor, czyli Cutie Does Things, pogrupował imiona w odpowiednie tabelki, które zresztą zobaczycie na ekranie. Dzięki nim będzie można łatwiej dostrzec schematy. Zacznijmy więc od plemion wody. Nazwy plemion wody wydają się w większości składać z dwóch lub trzech sylab, przy czym większość jednosylabowych nazw pochodzi od plemienia z mglistych bagien. Zgodnie z imionami Eskimosów, na których niejako opierały się właśnie plemiona wody, mamy wiele dźwięków K i Q. Litery K i Q są wymawiane tak samo w nazwach plemion wody, chociaż u Inuitów reprezentują różne dźwięki. 18 z 28 imion ma co najmniej jeden z tych dźwięków, przy czym K jest znacznie częstsze niż Q. Digraficzne spółgłoski hy, schy i tchy są prawie całkowicie nieobecne. Dźwięk R również nigdy nie występuje na początku nazwy, a dźwięki J, L, W i F są całkowicie nieobecne. Dźwięk V nie występuje we wszystkich imionach, ale pojawia się zwłaszcza w imieniu Varik. Jeśli chodzi o różnice płci, zarówno męskie, jak i żeńskie imiona mogą kończyć się na A, ale jest to znacznie bardziej powszechne w przypadku imion żeńskich, gdzie trzy męskie imiona w porównaniu z 8 żeńskimi imionami mają tą końcówkę. Wydaje się, że nie ma większych różnic pomiędzy nazwami północnego i południowego plemienia wody. Jednak trzy nazwy, które mamy z plemienia mglistych bagien, są zdecydowanie różne. Wszystkie jednosylabowe i wszystkie otwarte sylaby kończą się spółgłoskami. Brzmią one bardziej jak imiona z Królestwa Ziemi, jak potem zobaczymy, co ma sens, biorąc pod uwagę lokalizację mglistego bagna. Przejdźmy teraz gładko do omówienia imion z Królestwa Ziemi.
Ponieważ Królestwo Ziemi jest największym z narodów, sensownym jest, że mamy tutaj najwięcej imion w tabelce. Łącznie 79 imion, w tym 56 imion męskich i 23 imiona żeńskie. Imiona jednosylabowe są znacznie częstsze w Królestwie Ziemi, stanowiąc 30 z 56 imion męskich i 10 z 23 imion żeńskich. To mniej więcej połowa wszystkich nazw Królestwa Ziemi lub 40 z 79. Dwusylabowe stanowią 34 z 79, czyli około 43%, przy czym 3 sylaby są ogólnie rzadkie, tylko 5 nazw. Czy też 6%. Ogólnie rzecz biorąc, imiona Królestwa Ziemi są zwykle krótsze, co jest zgodne z podstawą nazw chińskich, koreańskich lub wietnamskich. W przeciwieństwie do nazw plemion wody, wydaje się, że nie ma konkretnych dźwięków, które wyrażałoby się jako charakterystyczne dla Królestwa Ziemi. Warto zauważyć, że prawie wszystkie nazwy zaczynają się od spółgłosek, a tylko 6 imion zaczyna się na samogłoskę i zawsze A lub O. Wszystkie spółgłoski występujące w języku angielskim są reprezentowane w co najmniej jednym imieniu. Dźwięki chy, sychy i tychy są obecne, choć niezbyt powszechne. Królestwo Ziemi jest duże i różnorodne, przez co ta większa różnorodność nazw ma również sens. Istnieją dowody na nazwy uniseksualne w Królestwie Ziemi. Wu jest używane zarówno przez postać męską, jak i żeńską. Kilka nazwanych postaci, które mamy z wyspy Kyoshi, wszystkie mają autentyczne japońskie imiona, a przynajmniej imiona zaczerpnięte z języka japońskiego. Oyaji to czułe określenie oznaczające stary człowiek lub ojczulek. Wyspa Kyoshi różni się od reszty Królestwa Ziemi na wiele sposobów, w tym na historię izolacjonizmu, którą ma również Japonia. Jeżeli chodzi o magów piasku, mamy tylko dwie nazwy, ale Gashun różni się dość wyraźną pisownią. Wizualnie tkacze piasku przypominają Tuaregów z regionu Sahary, więc może to być kierunek, w którym można wypatrywać schematu. Weźmy na tapetę kolejny naród, czyli naród ognia. W tabelce mamy 13 imion żeńskich i 33 imiona męskie. W sumie 46 znanych imion narodu ognia. Najczęściej spotkane są imiona dwusylabowe z 20 imionami męskimi i 6 żeńskimi, co stanowi 26 z ogólnej liczby 46, czyli ponad połowę. 15 imion ma jedną sylabę, co stanowi około 1/3 całości. Tylko 5 imion ma 3 sylaby lub tylko 1/10 i znów nie ma dłuższych nazw. Litera Z wyróżnia się tym, że pojawia się w 8 imionach, podczas gdy jest znacznie rzadsza w innych narodach. Dźwięki digraficzne H i sychy są obecne, ale tychy już nie. Inne nieobecne dźwięki to V i W. Naród ognia daje nam jedyny przykład wariantów płciowych o tej samej nazwie, z Azulonem i Azulom na czele. Oznacza to, że końcówka A jest generalnie żeńska, chociaż mamy tylko dwa żeńskie imiona, które go używają. Illa kończy się tym samym dźwiękiem, choć pisane przez nieme H. Końcówka ON może być również męska lub ogólnie męska, ale znowu używają jej tylko dwie nazwy. Imiona żeńskie częściej też kończą się dźwiękiem E, niezależnie od tego, czy pisze się I czy E. Przy czym 6 z 13 imion żeńskich kończy się w ten sposób. Tylko dwa męskie imiona kończą się tym dźwiękiem, a jedno z nich, Li, jest uniseksualne. Jeżeli chodzi o postawy w kulturach świata rzeczywistego, naród ognia często jest mocno utożsamiany z Japonią w fanonie, ponieważ jest narodem wyspiarskim, historią imperializmu, ale to, co widzimy w kanonie, jest znacznie bardziej mieszanką kultur azjatyckich. Niektóre imiona, takie jak Izumi i Roku, mają pochodzenie japońskie, ale niektóre są również chińskie, takie jak Chan i Lu Ten. Podobnie jak w przypadku plemion wody. Główni bohaterowie, tacy jak Zuko, Azula, Airo i Ozai, posiadają szczególne imiona, wymyślone specjalne na potrzeby Avatarverse. Zuko szczególnie byłoby dziwne jako imię japońskie, ponieważ przyrostek ko w języku japońskim jest czysto żeński. Imię Ursa, co ciekawe, jest łacińskie, żeńska forma słowa niedźwiedź. No i na koniec ostatni z narodów, nomadzi powietrza. Mając tylko 13 imion, z których 9 to mężczyźni, a 4 to kobiety, jest to najmniejsza próbka, jaką mamy dla każdego z narodów. Co jest zrozumiałe, ponieważ nomadzi powietrza prawie wymarli. Technicznie zakładamy więc, że wszystkie dzieci Tenzina mają imiona zaczerpnięte z kultury nomadów powietrza. Nadal najczęściej występują nazwy dwusylabowe. 9 z 13, czyli około 3/4 całości. Istnieją 3 imiona składające się z 3 sylab lub nieco mniej niż 1/4. Aang ma tylko jednosylabowe imię.
Przy tak małej liczbie nazw trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski na temat wzorców fonetycznych. Końcówka A jest widoczna przy jednym imieniu dla każdej płci, podobnie jak końcówka I, a końcówka O pojawia się przy dwóch imionach męskich i jednym żeńskim. Końcówka U pojawia się tylko przy jednym męskim imieniu, ale biorąc pod uwagę mały rozmiar próbki, niekoniecznie oznacza to, że żeńskie imię nie może mieć tego samego zakończenia. Mamy jasną i wyraźną podstawę w świecie rzeczywistym dla kilku nazw nomadów powietrza. Tenzin i Gyatso pochodzą od religijnego imienia obecnego Dalai Lamy. Rohan to indyjskie imię, a Lagima to hinduskie określenie duchowej mocy stania się nieważkim. Tybetańskie, nepalskie i sanskryckie nazwy byłyby zatem dobrym miejscem do szukania inspiracji dla pochodzenia imion w narodzie powietrza. Jak wszystko inne, w świecie awatarów imiona postaci są inspirowane i oparte na wielu kulturach świata rzeczywistego, głównie na tych azjatyckich, ale żaden fikcyjny naród w świecie awatara nie odpowiada dokładnie kulturze tej ze świata rzeczywistego. Kiedy szukamy lub tworzymy imion dla oryginalnych postaci w tym świecie, chcemy szanować rzeczywiste podstawy tych fikcyjnych kultur, ale samo wybranie chińskiego, japońskiego lub inuickiego imienia z listy może nie zawsze pasować do tego, co widzimy w kanonie. Z tym wszystkim, co sobie do tej pory powiedzieliśmy, już wiesz, jak mniej więcej rozróżnić osoby pochodzące z konkretnego narodu, choć nie jest to rzecz prosta, ale jak imię jest już bardziej uniwersalne, to posiadające odpowiednie wyróżniki jak mocne Z w imieniu lub składające się z dwóch lub trzech sylab, mające w sobie K. Dlatego sądzę, że dzisiejszy temat mamy już za sobą. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy dłuższy materiał był dla Was pomocny i wiecie, jakimi schematami charakteryzują się imiona nadawane w Avatarverse. Przypominam o źródle, z którego korzystałem. Zajrzyjcie tam po więcej. Do tego zapraszam też do zasubowania kanału po więcej tego typu materiałów. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Imię Jet jest trudne do interpretacji, ponieważ najpewniej jest pseudonimem, jak reszty bojowników w wolność. Nie wiemy, czy to imię nadali mu jego rodzice. No więc Jet niekoniecznie pierwotnie nazywał się Jet.